Zaczynamy szczosnówki tradycyjnie sprzed kościoła, z parkingu i ruszamy leśnymi takimi duktami do Perkowic. Z Perkowic przez most, który będzie remontowany, właściwie od nowa budowany, do Kłody. I skręcamy do Zalutynia, Barwinek. Chcemy zwiedzić miejsce dosyć takie muzealne zwierząt, które są zakonserwowane. I bardzo pięknie to wyeksponowane jest właśnie w nadleśnictwie Chotyłów. Następnie jedziemy przez Chotyłów do Kłody Małej. Tam zatrzymamy się przy pomniku mieszkańców Kłody, którzy zginęli, oddając właściwie życie. Śmiercią męczeńską zginęli jako unici podlascy. I następnie zabytkowy kościół w Chorbowie i do Zalesia, gdzie będziemy już integracyjnie, ognisko, troszkę posiedzimy, porozmawiamy. No i później każdy indywidualnie będzie wracał już na własną rękę do domu. Pogoda chyba dopisała, taka przyjemna dosyć. Ona zamówiona, ona chyba lepsza nie musi być, bo na rower jest idealna. Uczestnicy zapisywali się, czy po prostu każdy, kto chce, może nie, uczestniczyć? Nie, po prostu ogłoszenie Facebook plus tam wasza pomoc, tak? I telefony jakieś tam bezpośrednie do znajomych. Wyjeżdżamy w tej chwili grupą jakąś tam około 10 osób, pewnie jeszcze ktoś dołączy. Po drodze w Perkowicach dołączają 3 osoby, następnie na Barwinku już czekają na nas 5 osób z tamtej strony i w Kłodzie dołącza grupa z Zalesia. Także kolejny jesienny rajd ludowych zespołów sportowych ma dzisiaj akurat miejsce. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za to, że dzięki waszej pomocy może on być reklamowany, ten turystyka, sport, rekreacja. Dziękuję bardzo.